Cześć, witaj w kursie e-learningowym dotyczącym sprawnego pisania pracy magisterskiej. Zapraszam Cię do tego, aby zwrócić uwagę, po co to wszystko robisz, żeby przyjrzeć się celowi pisania pracy magisterskiej, żeby oprócz oczywistych względów, że jest to zadanie do zrobienia, żeby sobie zdać sprawę z tego, że to jest coś więcej. To nie tylko właśnie zadanie na liście do zrobienia, napisać pracę magisterską. Jest to coś większego, jest to pewien projekt i warto sobie tutaj uświadomić przede wszystkim, że jest to już ostatnia prosta, jeżeli chodzi o studia magisterskie, jeżeli chodzi o etap studiów, który, jeżeli byśmy do tego dodali jeszcze studia inżynierskie, no to ten etap właśnie napisania pracy magisterskiej, można powiedzieć, jest taką wisienką na torcie, jest to ostatnia prosta, już można powiedzieć, widać metę, widać koniec, także będzie się kończył pewien wspaniały okres w życiu związany ze studiami, natomiast też zaczyna się kolejny wspaniały okres w życiu związany z pracą zawodową, wypłynięciem na szerokie wody, na morze możliwości, więc coś się kończy, coś się zaczyna, no i teraz jesteś na etapie, gdzie właśnie jest ta ostatnia prosta, trzeba postawić tą przysłowiową kropkę nad i, czy właśnie zakończyć ten wspaniały tort, który przygotowujesz, którym są twoje studia, twoje zdobywanie doświadczenia, twój rozwój, właśnie tą wisienką, którą będzie właśnie napisanie pracy magisterskiej, a później jej obronienie. Więc na tym etapie mogą się pojawić różne rzeczy, właśnie takie myśli, że coś się kończy, jeszcze może nie mam pomysłu, co dalej. Mogą się pojawić takie myśli związane, aż może szkoda tych studiów, może by je jakoś je przedłużyć. Więc te myśli są gdzieś normalne, natomiast warto sobie zdać z nich sprawę, że one są. Przemyśleć sobie to, z kimś porozmawiać, przegadać, żeby właśnie nie utknąć na tym etapie takim, że wiemy, że coś się kończy i nie chcemy tego skończyć. Trochę jak z czytaniem jakiejś ciekawej książki, ciekawej powieści, gdzie tak bardzo fajnie się czuliśmy, gdy to czytaliśmy, przeżywaliśmy tą opowieść i nie chcemy skończyć. Nie chcemy skończyć i trochę tak sabotujemy, żeby tego nie ukończyć na czas czy zgodnie z planem. Więc warto na to zwrócić uwagę, czy taki efekt u Ciebie nie występuje. No i przede wszystkim zdać sobie sprawę właśnie, że to jest ostatnia prosta i wymaga tym bardziej mobilizacji, żeby ten właśnie przysłowiowy bieg ukończyć w takim czasie, w takim momencie, gdzie to będzie dla Ciebie najlepsze, żeby tego nie odkładać też na później, bo ze swoich doświadczeń wiem, że osoby, które odłożyły właśnie zakończenie pisania pracy magisterskiej w tym momencie właśnie, gdy kończyły studia, tylko na przykład zaczęły jeszcze dodatkowe projekty, załapały się na jakąś pracę i gdzieś ten proces się w ogóle wydłużył. Niektórzy w ogóle zrezygnowali z pisania pracy magisterskiej albo później wracali gdzieś po 2-3 latach do tego i cały ten proces jakby wznowienia no jest bardzo kosztochłonny, czasochłonny, więc najlepiej wykorzystać ten rozpęd, który masz związany ze studiowaniem, żeby tą pracę ukończyć, bo teraz jest najlepszy czas, najlepszy moment, żeby to zrobić, można powiedzieć tak właśnie na rozpędzie, czyli jesteś świadomy tego, że to jest ostatnia prosta, więc czas, żeby sprawnie dobiec do mety. Co tu jeszcze jest ważne? Wskazane jest, żeby sobie uświadomić to, co zmieni napisanie i obrona pracy magisterskiej w Twoim życiu. Bo tak jak już wspomniałem, jest to koniec pewnego pięknego etapu w życiu. Z drugiej strony zaczyna się też nowy, kolejny piękny etap w życiu. Może mniej znany, mniej przewidywalny niż ten, w którym teraz jesteś. Natomiast też wspaniały, też piękny właśnie. Kończymy coś dobrego. Jest to ważny etap, koniec studiów inżynierskich, magisterskich. Ewentualnie może myślisz o studiach doktoranckich, no to jest też tam kolejny level. Natomiast studia doktoranckie już mają zupełnie inną specyfikę, więc skupiając się tylko na studiach magisterskich, no kończymy taki pewien etap, że mamy to
wykształcenie wyższe, też się otwierają nowe możliwości związane ze studiami magisterskimi, z rozpoczęciem nowej pracy w zawodzie czy w danej branży, poszerzanie dalej swoich kompetencji. Więc kończymy pewien ważny etap w życiu. Warto sobie z tego zdać sprawę. I tak jak właśnie wspomniałem, z drugiej strony jest to początek czegoś nowego, właśnie wejścia na nowy level, wypłynięcie na morze, szersze morze, na większe możliwości. Już tutaj nie będzie ograniczeń właśnie związanych ze strukturą studiów, tylko można powiedzieć, stajesz się taką osobą, która sama będzie wyznaczać kierunek, w którym chce płynąć i decydowała bardziej już samodzielnie o swoim rozwoju. Więc warto sobie z tego też zdać sprawę, że zakończenie, napisanie tej pracy magisterskiej i obrona otwiera właśnie te nowe możliwości, początek nowego rozdziału. I z jednej strony właśnie, gdy zamkniemy jeden etap, to dużo łatwiej nam zacząć drugi, bo nie wracamy do tej przeszłości, tylko czerpiemy z zasobów tej przeszłości, z dobrych doświadczeń i dzięki temu możemy to wykorzystać w nowym rozdziale. Kolejna sprawa to jest właśnie zdanie sobie sprawy z tego, że no to jest moc możliwości teraz. Można powiedzieć, cały świat stoi otworem, bo jest bardzo szeroki dostęp do wiedzy, do możliwości doskonalenia się, do pracy w branży, do dalszego rozwoju, związanego też z zainteresowaniami, z podróżami, więc można to oczywiście, więc wręcz należy z tego skorzystać i też sobie zdać z tego sprawę, że napisanie właśnie pracy magisterskiej otworzy te nowe możliwości, więc mam nadzieję, że to też będzie dla Ciebie dodatkowy taki motywator, żeby właśnie na tej ostatniej prostej jeszcze się zmobilizować i sprawnie tą pracę magisterską napisać. To, co możesz zrobić po obejrzeniu tego nagrania, to, co Ci rekomenduję, to jest zapisanie, co się stanie, jak osiągniesz cel. Możesz sobie właśnie wziąć zwykłą kartkę papieru, możesz sobie zrobić mapę myśli, ja bardzo lubię tą technikę, i na przykład zapisać na środku, co się stanie, jak osiągniesz cel. I niech to będzie właśnie Twoje. Ja Ci podałem tutaj kilka inspiracji, natomiast najważniejsze jest to, żeby to było Twoje, personalne, bo z tego będziesz czerpała motywację do tego, aby sprawnie tą pracę magisterską napisać. Dodatkowo badania naukowe to potwierdzają, jeżeli chodzi o efektywną naukę, że jeżeli mamy cel związany z tym, czego się uczymy, to już ta efektywność nauki jest dużo większa. Tak samo, jeżeli będziesz miał przed oczami ten właśnie cel związany z napisaniem pracy magisterskiej, to łatwiej ci się będzie za nią zabierać, bo wiadomo, będą dni lepsze, gorsze, ale mając tę motywację, mając to przemyślane, mając to zapisane, można sobie to też powiesić przy biurku i przypominać sobie, albo zrobić zdjęcie i w telefonie właśnie w wolnych chwilach przeglądać, żeby wzmacniać jeszcze te przekonania, wzmacniać te myśli, które będą później przekładać się na działanie, bo właśnie z myślenia, ze sposoby właśnie w co my wierzymy, przekłada się to na realizację, więc zachęcam Cię do tego, aby właśnie teraz to ćwiczenie zrobić i wypisać, co się stanie właśnie, jak napiszesz pracę magisterską, zrealizujesz ten cel, co takiego się w Twoim życiu stanie. Właśnie popatrz na to przez ten pryzmat, o którym Ci tutaj powiedziałem, dopisz też swoje myśli i dzięki temu będziesz miała motywację do dalszego działania. Więc teraz jest czas, żeby to zrobić. To nagranie się zaraz skończy, po czym przystąp do ćwiczenia. Powodzenia, a później jak zrobisz ćwiczenie, czy w kolejnym dniu, zapraszam Cię do kolejnego nagrania. Cześć!